To kolejny pomysł na jeszcze bardziej efektywną współpracę z mieszkańcami na rzecz gminy. Zauważyłeś przechylone drzewo, którego przewrócenie zagraża bezpieczeństwu? Widziałeś zapadnięty chodnik? A może ktoś wygiął znak drogowy i mimo upływu czasu wciąż jest on niewidoczny? Jeśli widzisz, że coś w gminie wymaga szybkiej interwencji, jesteś świadkiem awarii czy uszkodzenia, możesz to zgłosić. A to dzięki inicjatywie Zgłoś Usterkę, która z powodzeniem działa od września ubiegłego roku. Działa całkiem nieźle. W przeciągu roku mamy już około 60 zgłoszeń, które były realizowane, które są w jakiś sposób naprawiane. Także to jest dosyć pozytywna rzecz, tak? Widzimy gdzieś, że coś nie działa, zgłaszamy i mamy, że tak powiem, na bieżąco wgląd, co się z daną sprawą dzieje. Większość mieszkańców poza zrealizowaniem jakiejś tam usterki chce mieć po prostu informacje, chce mieć wpływ na to, co dzieje się w tym mieście. Korzystając z usterki, mamy na to wpływ. Możemy śledzić po kolei, co się z daną usterką dzieje. Usterki można zgłaszać pod adresem mailowym, dołączając zdjęcie lub poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Miasta. W tym roku, jak dotąd, mieszkańcy zgłosili dokładnie 56 usterek. W ubiegłym, od września, gdy inicjatywa ujrzała światło dzienne, 16. Były to przeważnie informacje o uszkodzonych znakach drogowych, chodnikach czy oświetleniu ulicznym. Jak podkreśla Radosław Sujak, inicjatywa znacznie ułatwia przekaz informacji, a tym samym umożliwia zdecydowanie szybszą reakcję w celu naprawienia uszkodzeń. Wiele osób, które zgłasza nam sprawy, przestało to robić, gdyż po prostu korzystają z usterki. Oczywiście my namawiamy cały czas do tego, żeby zgłaszać nam różnego typu problemy i informować nas o tym, natomiast sami oczywiście również korzystamy z tej usterki, bo to naprawdę dobry projekt. Projekt, który będzie w przyszłości rozwijany. Nie mam jeszcze dedykowanego serwisu, gdzie można byłoby się zalogować, sprawdzić, jakie by daliśmy poprzednie usterki swoje i tak dalej. Natomiast mam zapewnienie Wydziału Organizacyjnego, że w przyszłym roku postaramy się zrobić takie zapytanie ofertowe i sprawdzić, jaki to będzie koszt. Jeżeli będzie przekraczone nasze możliwości budżetowe, to odroczymy na jeszcze jeden rok, ale jestem przekonany, że prędzej czy później ten pomysł zostanie zrealizowany. I jeszcze jeden atut – przejrzystość działań. Część rzeczy można zrobić od razu, a część wymaga większych wkładów budżetowych, większych wkładów finansowych. I mieszkańcy na szczęście to rozumieją. Tylko że też nie zawsze im chodzi o to, żeby już coś natychmiast zrobić, tak? Oni chcą mieć na to wpływ, chcą wiedzieć, co stało się z ich sprawą i na jakim jest etapie. Nie chcą tak zwanej spychologii, która często jest w urzędach, że przerzuca się odpowiedzialność na jednego urzędnika czy na drugiego. Nie, oni chcą konkretnie wiedzieć, kto się tym zajmuje, w jakim jest to punkcie. Wszelkie informacje wraz z wykazem zgłaszanych usterek oraz terminem ich naprawy można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w specjalnej zakładce. Należy pamiętać, że pod uwagę nie są brane zgłoszenia anonimowe, dlatego też osoby przesyłające informacje są proszone o podanie danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Dane te nie będą w żaden sposób ujawniane.